Debata jedynki. Wokół wielkie wydarzenia polityczne, napięcia, a my dziś zajmiemy się rzeczą bardzo praktyczną. Ile będzie kosztował prąd w przyszłym roku, w następnym? Krążą przeróżne wieści. Jedno jest pewne, będzie drożał. I to mocno. I dlaczego? O tym wszystkim, czyli o rzeczy bardzo praktycznej, płynącej z naszych gniazdek, będę dziś rozmawiał z panem Robertem Zeidlerem z Wydziału Administracji Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bartłomiejem Derskim z portalu wysokienapiecie.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. I w studiu w Rzeszowie jest dr Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska. Witam serdecznie. Witam. Panowie, no więc zweryfikujmy pierwsze twierdzenie. Czy rzeczywiście prąd będzie drożał? Bartłomiej Derski. No nie ma chyba na razie wyjścia, ponieważ podrożały nam znacznie surowce do produkcji tego prądu. Poszedł do góry węgiel, podrożał gaz, uprawnienia do emisji CO2, które elektrownie muszą kupować, emitując zanieczyszczenia właśnie z produkcji i z węgla, i z gazu. No właśnie, na tym się zatrzymajmy. My mamy energetykę węglową, opartą na węglu. W 80%. I to sprawia, że tak bardzo będzie drożał prąd, bo te opłaty emisyjne będą coraz większe, prawda? W dużej mierze. Znaczy, trzeba też pamiętać, że ceny na rynku energii kształtują najdroższe elektrownie, więc wbrew pozorom nawet państwa, które mają dużo mniejszy udział węgla, także odczuły te wzrosty, ponieważ tam najdroższymi elektrowniami są węglowe i gazowe i one też po prostu poszły do góry, więc nawet jeżeli Francja ma energetykę atomową, to też te skutki odczuwa. No proszę, czyli to... Czy to jest tak, że przespaliśmy jakiś okres, kiedy można było stawiać na te odnawialne źródła energii? No wydaje mi się, że oczywiście już tak naprawdę podczas Okrągłego Stołu mówiono o tym, że trzeba odchodzić od węgla i przechodzić do energetyki odnawialnej. Ja mam wrażenie, że wtedy nawet te deklaracje były dużo silniejsze niż są dzisiaj. I te ponad 20 lat to była zmiana, bo 89 rok zastał nas z 98% udziałem węgla. Dzisiaj mamy 80%, więc ta zmiana jest. Ona się pewnie mogłaby dokonywać szybciej, tak? I jeżeli by się dokonywała szybciej, to pewnie też gospodarczo Polska by lepiej stała, bo zainwestowalibyśmy w te technologie, w które zainwestował Zachód. A my niestety przespaliśmy trochę ten start i teraz kupujemy tylko te technologie zamiast je produkować. A czy grozi nam, że w pewnym momencie nastąpi opisywany przez pisarzy science fiction blackout, że nam zabraknie w Polsce prądu? Pytam doktora Roberta Zeidlera. To zależy od wielu czynników, natomiast wydaje mi się, że nie, że tak naprawdę pomimo tego, że wciąż jesteśmy w dużej mierze oparci o węgiel, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, jednak inne technologie też się rozwijają i tutaj też jesteśmy elementem rynku europejskiego, czy tego chcemy, czy nie. I te nasze połączenia transgraniczne, czyli współpraca z sąsiadami, ona też powolutku będzie się rozwijała. Będziemy szczerbacami na kupowanie prądu, zwłaszcza jak skończy się żywot elektrowni w Bełchatowie, która dostarcza chyba prawie 20% energii do naszych sieci. To nie do końca jest tak, dlatego że blackout to jest kilka godzin, czy czasami nawet krótkie okresy w roku, gdy nagle szczytowo zaczyna brakować energii, tak? Ale to nie oznacza, że przez cały okres iluś tam tych 9 tysięcy ponad godzin w roku, że tej energii elektrycznej nie będzie. To co mówimy o blackoucie, mówimy o jakimś krótkim okresie czasu, gdzie nagle ten skok konsumpcji jest na tyle duży, że źródła, które mamy, nie pozwalają na sprostanie temu. I tutaj ten blackout trochę, ten historyczny, który miał miejsce, on trochę zależy od naszej struktury energetyki. To jest to, o czym mówił mój przedmówca, że w przypadku energetyki, elektroenergetyki opartej o węgiel, tak naprawdę jesteśmy otwarci praktycznie w 100% na ryzyka wewnętrzne związane z bezpieczeństwem tego sektora, tak? Czyli to jest kwestia cen węgla, cen uprawnień do emisji, ale też dostępności węgla,
czy go musimy importować, tak jak teraz w tym roku jesteś, bijemy rekord, jeśli chodzi o import, no właśnie, ale też możliwości przetworzenia tego. Tak. Nastąpiła, że chcąc się uniezależnić od importu gazu z Rosji, zaczynamy się uzależniać od importu węgla z Rosji. Tak, to jest tak, że nikt nie mówi o tym, że jesteśmy w ponad 90% zależni od dostaw rosyjskiej ropy, dlatego że tutaj działa rynek globalny i globalna wycena tego surowca. Mamy infrastrukturę taką, która pozwala na dostawy z różnych kierunków, ale ponieważ jest najtaniej z Rosji, kupujemy z Rosji. Rynek gazu jakichś względów jest bardzo nacechowany politycznie i tutaj mimo, że ten udział jest na poziomie 70%, mamy połączenia transgraniczne, to wciąż traktujemy to jako dość duże zagrożenie. Natomiast węgiel, wydaje mi się, że dopiero to jest pierwszy rok taki, gdy tak duży import węgla mamy i pewnie kolejne lata pokażą, że tak naprawdę to realnie będzie problem i będziemy realnie musieli się zastanowić nad odnawialnymi źródłami energii, nad jakąś alternatywą i wbrew pozorom rynek nam w tym pomoże. Dlatego, że te źródła zaczynają być coraz tańsze i to rachunek ekonomiczny inwestorów sprawi, że po prostu te źródła będą powstawały niezależnie od polityki energetycznej państwa. Odnawialne źródła energii, czy to kierunek przyszłości, panie Mariuszu? Pytam doktora Mariusza Ruszela z Rzeszowa. Jest to z pewnością pewne wyzwanie, w jaki sposób tutaj znaleźć taki złoty środek pomiędzy strukturą miksu energetycznego państwa, a przede wszystkim tempem budowy tego procesu. Ja tak wsłuchując się też w wypowiedzi wcześniejsze, żeby też pewnych kwestii nie powielać, chciałbym zauważyć dwie kwestie, zanim tutaj na to pytanie pana redaktora odpowiem. Po pierwsze, jakbyśmy popatrzyli na naszych sąsiadów, szczególnie tych, gdzie ta energia elektryczna jest najtańsza i zastanowili się, jakie lekcje możemy od nich, że tak powiem, odebrać czy wyciągnąć, to zobaczymy, że tak naprawdę Niemcy zaczęli budować energetykę opartą o OZE już w latach 70., czyli to było prawie 50 lat. Z drugiej strony, jakbyśmy popatrzyli na Duńczyków albo Norwegów, zobaczylibyśmy, że tam dominuje generacja rozproszona, czyli małe moce wytwórcze na terenie całego kraju, które z jednej strony jak gdyby minimalizują ryzyko to, co pan redaktor pytał, czyli tak zwanego blackoutu, ryzyka utraty prądu, stabilizacji sieci elektroenergetycznej, a z drugiej strony minimalizują straty przesyłowe. My mamy moce wytwórcze na południu, dużo prądu przesyłamy na północ, przez co tak naprawdę sporo tej energii elektrycznej w ogóle jako państwo tracimy. To jest kilka procent, czasami nawet kilkanaście. Więc to jest jak gdyby pewna skala wyzwań, z którymi musimy się zmierzyć. Natomiast idąc już bezpośrednio do pytania pana redaktora, w mojej ocenie, no myślę, że nikt w tym momencie nie kontestuje faktu, że powinniśmy rozwijać energetykę odnawialną. Natomiast chyba spór rozgrywa się o to, w jaki sposób to robić odpowiedzialnie politycznie i społecznie, tak żeby dostrzegać w tym wszystkim obywatela na poziomie tego prosumenta, tak jak dostrzegli Duńczycy, którzy z jednej strony mają najdroższy prąd w Europie, ale z drugiej strony pozwalają temu obywatelowi sprzedawać go do sieci. My mamy rynek, który jest, no, można to powiedzieć, w pewnym sensie rynkiem zmonopolizowanym. Niemniej jednak tutaj pojawia się też kwestia samego bezpieczeństwa energetycznego i kontroli nad tym rynkiem. Tutaj przywołany przykład ropy naftowej pokazuje, że tu potrafimy grać, ale dlaczego? Bo mamy najlepiej rozbudowaną infrastrukturę energetyczną, czyli zdolności przyjęcia ropy są parokrotnie większe niż to, co zużywamy w skali roku. I pytanie, czy jesteśmy w tym miksie w stanie dołożyć właśnie tą energetykę odnawialną, może poprzez właśnie ten offshore, który jest teraz tak dyskutowany, te offshore, farmy wiatrowe. Offshore, czyli farmy wiatrowe na morzu. Dokładnie. Tak? Dokładnie, ale powinniśmy na to trwa popatrzeć. Trwa swoista konkurencja. Firma zdominowana przez rodzinę Kulczyków poczyniła już pewne inwestycje, podczas gdy na przykład Polska Grupa Energetyczna ciągle stoi w miejscu, jeżeli chodzi o ten offshore. Czy to będzie tak, że będziemy musieli kupować od Polenergii prąd, jeżeli chodzi o właśnie te farmy morskie? Jest kilka projektów. No, powinniśmy to... Pan doktor jeszcze, pan doktor Mariusz Ruszek, proszę bardzo.
W mojej ocenie powinniśmy to budować w taki sposób, aby przede wszystkim tą energetykę wiatrową opierać się o potencjał chociażby polskich stoczni, czyli patrzeć na tą energetykę odnawialną, to co też powiedzieli pan rektor Bartłomiej Derski czy dr Robert Zeidler, właśnie w taki sposób, żeby to też tworzyło miejsca pracy, żeby ta energetyka odnawialna tutaj była pewną dźwignią gospodarczą. No, nie byłby to dobry scenariusz, gdyby firmy państwowe musiały odkupywać coś od firm prywatnych, czy też my mielibyśmy kupować tą energię w scenariuszu, który pan redaktor zakreślił. Natomiast no, tutaj oczywiście rozgrywa się kwestia no, koncesji. No i jeszcze ostatnia deklaracja Ministerstwa Energii, że do 33 roku będziemy mieć energetykę jądrową. To już jeszcze nowy akcent wprowadza w naszą rozmowę pan Robert Zeidler. Tak, ja bym dodał jeszcze jedną rzecz dotyczącą tej energetyki wiatrowej na morzu. To nie jest tak, że to jest jedna firma, która tutaj planuje rozwinąć ten sektor gospodarki, dlatego że tych firm, które są na różnym etapie zdobywania tych wszystkich pozwoleń, zezwoleń, jest kilka, w tym jest kilka państwowych i tak naprawdę te kilka firm, one prawdopodobnie dojdą do tego momentu, gdzie tą energetykę wiatrową rozwiną, ale to i tak jest potencjał 6 gigawatów, tak, tej mocy zainstalowanej. W Polsce energetycznej jest około 10, a możliwości, biorąc pod uwagę możliwości wieczności i te obszary morskie, które mamy, może to być dużo więcej. I teraz kwestia to jest bardziej decyzji, czy w tym kierunku nawet do 17% zapotrzebowania może być wytwarzane z energii wiatrowej. To znaczy w tej chwili no, w Polsce energetycznej jest 10 gigawatów mocy zainstalowanej, ale to nie zamyka tematu tak naprawdę, bo to jest kwestia dostępności obszarów morskich, bo technologie są. I tutaj opłacalność tych miejsc, ona została zbadana wstępnie przez te firmy i wieczność jest na odpowiednim poziomie. Oczywiście tu są potrzebne pewne inwestycje w sieci morskie, w połączenie z lądem i tak dalej, ale to jest coś, co da się zrobić i co jest takim elementem, który może dość znacząco zmienić nasz miks energetyczny. Natomiast wracając do energetyki atomowej, przez dłuższy czas toczyła się debata, na ile tak naprawdę w tym naszym miksie jest na to miejsce, to jest po pierwsze, a druga rzecz, na ile jest w ogóle chęć, żeby w tym kierunku inwestować. Rząd dość ambitnie założył, że jednak będziemy w tym kierunku inwestowali, widząc w tym jakąś przyszłość. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Bo te technologie są dość kosztowne. Tutaj, jak pokazują przykłady z różnych miejsc na świecie, ten proces inwestycyjny jest dużo dłuższy niż zakłada rząd, bo rząd zakłada, że ta elektrownia pierwsza powstaje w 2033 roku, tak, czyli za 15 lat, co już jest dość dużym wyzwaniem. Finansowym przede wszystkim. Finansowym, technologicznym, no i zarządzanie całym tak dużym projektem inwestycyjnym, biorąc pod uwagę to, że obywatele może by chcieli mieć energetykę jądrową, ale znając życie, nikt by nie chciał mieć tego przy swoim domu. Przy swoim domu. A to rodzi problem, gdzie w takim razie tego rodzaju źródła uprasować. Jak wszędzie gdzieś jakiś czyjś dom jest. Panie redaktorze, zwracam się do redaktora Bartłomieja Derskiego z portalu Pod Napięciem. Wysokie napięcie. To jak to jest, tak okiem niezależnego eksperta? Ten prąd będzie drożał, będzie go więcej, czy będzie mało, będziemy musieli kupować z zagranicy i rząd będzie musiał się gimnastykować z jakimiś dopłatami? Trzeba na pewno spojrzeć na dwie rzeczy. Jedna to jest cena hurtowa energii elektrycznej, a drugi to jest rachunek końcowy, jaki płacimy. W tej chwili na razie nam mocno drożeje energia w hurcie, te rachunki jeszcze nam nie podrożały, pewnie trochę podrożeją. Natomiast długofalowo, ponieważ tej energetyki, która produkuje energię, jak już się zainwestuje, to ona już produkuje bardzo tanio, czyli wiatraki, fotowoltaika, będzie coraz więcej, to ta cena na rynku hurtowym pewnie będzie spadać. Tak? W tej chwili już na razie nam surowce tanieją, a w dłuższej perspektywie pewnie na rynku hurtowym będzie tanieć. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że my w tej chwili, jeżeli chodzi o Kowalskiego, płacimy rachunki
de facto dotowane przez spółki energetyczne. W czasach PRL one były dotowane niemiłosiernie wysoko. W tej chwili one są dotowane mniej, ale to wciąż są rachunki, do których de facto spółki energetyczne dopłacają. Co widać, nie ma zainteresowania prywatnych firm podbieraniem odbiorców tych w gospodarstwach domowych. No, ale rząd zaczyna mówić o programie Energia Plus, że będzie dopłacał do każdego kilowata zużywanego przez gospodarstwa domowe. I to jest dokładnie ten powrót do systemu, który mieliśmy w poprzedniej epoce gospodarczej, czyli będziemy dopłacać do tego, żeby mieć prąd tańszy niż de facto koszty jego wyprodukowania, przesłania, sprzedaży. To jest zupełnie nieefektywny sposób działania. Po pierwsze z tego względu, że wydajemy po prostu pieniądze na konsumpcję zamiast na inwestycje, a nie jesteśmy krajem, którego stać na rozdawanie pieniędzy. Te pieniądze powinny trafić na inwestycje. Tak robią kraje wysoko rozwinięte i dzięki temu budują swoje przewagi gospodarcze. Polska chce dopłacać do rachunków, co nie jest dobrym kierunkiem, i jeżeli ta energia będzie tania, to nie będzie też skłaniać do ani do oszczędności, ani do szukania nowych technologii. Na Zachodzie rozwija się na przykład magazynowanie energii, zarządzanie energią. Jeżeli jej wartość ma sens, to wtedy się w to inwestuje. A u nas zużywamy bardzo mało energii, jeśli chodzi o gospodarstwo domowe na tle Europy, i ona jest bardzo tania. Więc u nas te technologie się oczywiście nie rozwijają, bo znowu nie ma gdzie tam zarobić marży. Tak? Jeżeli jakaś firma chciałaby takie technologie dostarczać, to w zasadzie nie ma tam gdzie zarobić, więc polski rynek nie jest wsparciem dla tych potencjalnych eksporterów technologii. A energetyka jądrowa? Czy to jakieś cudowne wyjście z sytuacji? Pamiętam, że de facto, jeszcze nawet wracając historycznie, czasy PRL-u, to znowu ta energetyka miała być już w latach 80. Projekt był, jak to się mówi po angielsku, overtime i over budget, czyli był i dużo droższy niż miał być, i był i trwał dużo dłużej, aż została go zmiana polityczna i znowu na fali wtedy tych zmian porzuciliśmy ten projekt. I teraz 10 lat temu dokładnie, za miesiąc będzie rocznica, podjęliśmy decyzję, żeby znowu budować, i pierwsza elektrownia miała zacząć produkować za rok, po 11 latach. W tej chwili znowu jesteśmy na tym samym etapie, czyli teraz decydujemy, że pierwsza elektrownia będzie za 15 lat. Aleksander Grad był prezesem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. I czym skończyło się to jego prezesowanie? No, skończyło się w zasadzie na mniej więcej tym, na czym się zaczęło, czyli na niewielkich krokach do przodu. Zrobiono tam badania środowiskowe, geologiczne i tak dalej, ale ten projekt się nie posunął. Ale nie dlatego, że był jakiś wielki sprzeciw co do samej technologii, tylko tak naprawdę w całej Europie jest dużo więcej likwidowanych elektrowni atomowych niż oddawanych. Budują się w tej chwili de facto dwie, miała budować się trzecia, ale nawet Brytyjczyków nie stać na budowę tej elektrowni, bo cena energii elektrycznej z tej elektrowni ma kosztować 500 zł za megawattogodzinę. Dzisiaj na polskim rynku to jest 250 zł, o połowę taniej, a wiatraki, które ostatnio rozstrzygnęły aukcje najtańsze, za niemal 150 zł. Więc mamy gigantyczną różnicę, jeżeli chodzi o koszty tej inwestycji. Czyli okazuje się, że energia wiatrowa w niedługim czasie będzie najtańsza. Tak? Generalnie wszystkie technologie odnawialne, one idą w tym kierunku, że koszty inwestycyjne technologii znacząco spadają. Już teraz są informacje o szeregu projektach związanych z energetyką odnawialną, gdzie inwestor mówi, że nie chce wsparcia ze strony państwa, ja sobie poradzę przy rynkowej cenie energii. I tak naprawdę to pytanie, które powinno być zadane w polityce energetycznej, do jakiego miksu dążymy, i to prawdopodobnie powinien być miks oparty w dużej mierze na odnawialnym. Odpowiedzi na to pytanie nie ma. No właśnie nie widzę, tak? Co jest docelowe i co jest pośrednie. To, co jest pośrednie, gdzieś tam zostało zarysowane, że paliwem przejściowym jest gaz, co ma swoje uzasadnienie. Natomiast to, co miało być dominujące w polityce energetycznej długofalowo, to jest jak na razie coś, co tak naprawdę nie odkleja się trochę od mechanizmów takich rynkowych. I zapytamy się doktora Mariusza Ruszela z Politechniki Rzeszowskiej, ile w tym
jest polityki właśnie. Czy polityka energetyczna rządu Platformy znacząco różni się od polityki energetycznej rządu PiS? To znaczy, zanim jeszcze odpowiem na to... Mam już mało czasu, redaktora, tak o sentencję. Dobrze. Rozumiem. To znaczy, w interesie państwa powinna być kontynuacja przede wszystkim projektów, które mają charakter strategiczny. No, takim projektem, który udało się w ostatnim czasie zrealizować, jest terminal LNG w Świnoujściu, gdzie mieliśmy pewną formę kontynuacji przez jedną i drugą opcję w jakimś stopniu krytykowaną, że poprzednicy coś opóźnili bądź przyspieszyli. Natomiast co do zasady, jakbyśmy popatrzyli na te państwa, które jednak tą infrastrukturę energetyczną rozbudowują, to powinniśmy sobie jasno powiedzieć, że infrastruktura o charakterze strategicznym powinna być wyjęta spod sporu partyjnego i powinna mieć charakter absolutnie strategiczny dla państwa. Ale czy i tak powinna jest? Być przez... No, w niektórych przypadkach jest tak jak terminal LNG w Świnoujściu, w niektórych przypadkach niestety nie. Jakbyśmy Dziękuję, popatrzyli... bo to właściwie musimy kończyć, a jeszcze zapytam pana redaktora Derskiego. Ile w tym polityki, a ile rozsądku? Powiedziałbym, że pół na pół, bo jednak co do niektórych rzeczy rząd jest determinowany na przykład, żeby utrzymywać w miarę długo węgiel, chociaż prawdopodobnie ekonomicznie by się to nie spięło, gdyby nie pewne zabiegi w Excelu, nazwijmy to. Panie doktorze, pytam doktora Roberta Zajdlera, czy polityka drogo nas kosztuje, jeżeli chodzi o ten prąd z gniazdka? Sektor energetyczny jest dość mocno, to nie jest sektor w 100% oparty o reguły liberalnego rynku, tak? Tu jest dużo dodatkowych wartości, celów, które realizuje. Stąd tak naprawdę jest to pewien koszt, czasami koszt uzasadniony, koszt społeczny, tak? Tylko że to, co nam brakuje, to długofalowe strategie. Chcieliśmy państwu wyjaśnić dosyć skomplikowany problem. A mianowicie o ile i dlaczego jednak zdrożeje prąd elektryczny. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy chociaż warunki, w jakich działa polska energetyka, ale także i europejska. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli Robert Zajdler z Wydziału Administracji Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Bartłomiej Derski, portal wysokienapięcie.pl. Dziękuję. I pan doktor Mariusz Ruszel, Politechnika Rzeszowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Była to debata jedynki.